nie tylko trasa wschodnia. Realizacja wartej niemal 40 milionów inwestycji. Drogi łączącej dwie części trasy wschodniej wraz z tunelem pod torami kolejowymi wreszcie zakończy budowę korytarza drogowego pozwalającego na ominięcie centrum Suwałk. Znaczenie komunikacyjne tego korytarza dla mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości jest ogromne. Bez wsparcia marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego prawdopodobnie nie udałoby się ukończyć tej drogi w obecnie planowanym terminie. Suwalski samorząd napotykał mnóstwo problemów nie pozwalających na ukończenie drogi. Najważniejsze, prócz długotrwałych procedur, jak zwykle były pieniądze. Pierwszą rozmowę, którą przeprowadziłem na ten temat, to była rozmowa z marszałkiem województwa podlaskiego. Przedstawiłem mu problem, który jest do rozwiązania. Artur Kosicki przede wszystkim postawił na jednorodny głos samorządu miejskiego i wojewódzkiego. Silny głos wszystkich samorządowców zjednanych w wspólnym celu, a więc rozwoju naszego województwa, pomaga właśnie przy realizacji tak wielkich inwestycji, bo jeżeli mówimy o tym wszyscy razem, to znaczy, że to jest naprawdę potrzebne, te inwestycje wymagają wsparcia i cieszymy się z każdej inwestycji, która powstaje na terenie naszego regionu. Radny reprezentujący marszałka województwa podlaskiego zapowiedział również kolejne ważne inwestycje na Suwalszczyźnie. My tutaj jako samorząd chcemy też realizować w przyszłości wielkie inwestycje, jak budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej pomiędzy miastem Suwałki a gminą Filipów, ale też pomiędzy miastem Suwałki a miastem Augustów wraz z budową ścieżki rowerowej, bo ta inwestycja też uważamy za bardzo ważną, bardzo istotną z punktu widzenia tego regionu. Także cieszę się z każdego dobrego słowa wypowiadanego przez wszystkich samorządowców, parlamentarzystów i za docenienie wkładu województwa właśnie podlaskiego, naszego samorządu w rozwój tych właśnie takich ważnych inwestycji. Efekty będą znaczące dla lokalnej społeczności subregionu. To nie tylko ilość, ale i lepsza jakość tutejszych szlaków komunikacyjnych oraz, co też istotne, zwiększenie bezpieczeństwa osób, które na różne sposoby będą podróżowały po Suwalszczyźnie. Stare drogi, które są zużyte, które nie dodają się do samochodów. Dziś mamy ogromny ruch samochodowy i po prostu my jako państwo, rząd musimy się do tego przystosowywać i z postępem, że ludzie idąc do sklepu, idąc do szkoły, idąc do apteki chcą iść bezpiecznie, żeby były to bezpieczne miejsca, czyli chodniki, ścieżka rowerowa, bo bezpieczeństwo mieszkańców jest nieobliczalne. To jest po prostu, nie da się tego wyliczyć. Olbrzymie pieniądze z Funduszu Budowy Dróg czy Funduszu Inwestycji Strategicznych leżą w zasięgu samorządowców. Dobrze, że samorządy się o te środki ubiegają. To są naprawdę ogromne dotacje, bo w ramach Polskiego Ładu to jest nawet 95% dofinansowania do inwestycji. I widać, że samorządy po te środki sięgają, zmieniają infrastrukturę w danej miejscowości. Tutaj w przypadku Suwałk realizuje się wiele inwestycji, czy to drogowych, czy też ewentualnie edukacyjnych, czy też kulturalnych. Także dobrze, że samorządy dobrze współpracują z rządem, że nie patrzymy tutaj na politykę, a chcemy, żeby również do każdej miejscowości trafiały środki, nie patrząc na to, czy tym miastem zarządza prezydent, czy wójt, burmistrz, czy starosta z takiej opcji, bo uważamy, że Polska jest najważniejsza, najważniejsi są nasi mieszkańcy. Zielone Podlaskie. Łąki kwietne, ogrody deszczowe, parki kieszonkowe, zielone przystanki i mniej betonu na zurbanizowanych terenach. Na takie cele Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył ponad 6,7 miliona złotych z tak zwanych resztkówek, czyli pieniędzy pozostałych po zrealizowanych unijnych projektach kończącego się programu regionalnego. Samorządowcy zgłosili nie tylko takie pomysły. Wśród propozycji pojawiły się też domki dla jeży, owadów czy budki dla ptaków. Cielone inwestycje są odpowiedzią na zmiany klimatyczne. Wśród 8 zakwalifikowanych do wykonania projektów znalazł się również Suwalski. Zakłada on utworzenie 4 parków kieszonkowych, 2 linearnych oraz 6 zielonych przystanków. Zaplanowano również częściową likwidację betonowej nawierzchni, między innymi na placu marszałka Józefa Piłsudskiego i placu Marii Konopnickiej. W tych miejscach zostanie posadzonych odpowiednio 10 klonów pospolitych oraz 19 klonów lub brzóz. Powstaną także między innymi łąki kwietne oraz schronienia dla owadów, płazów, gadów, ptaków i ssaków. Zostaną również zainstalowane poidełka i karmniki dla ptaków. Ogółem w projekcie wskazano aż 71 nasadzeń dojrzałych drzew.
Realizacja będzie kosztowała nieco ponad 1 000 000 zł, z czego niemal 900 tysięcy pokryje dotacja. Na ogłoszenie o projekcie wpłynęło łącznie 14 pomysłów, ostatecznie wybrano do realizacji 8. Na liście oprócz Suwałk znalazło się Grajewo oraz gminy Drohiczyn, Wasilków, Dąbrowa Białostocka, Szczuczyn, Fundacja Nasza Inicjatywa Podlaska. Ostatnim beneficjentem jest województwo podlaskie.